No to rozpoczęliśmy nowy dzień. Dzisiaj jest poniedziałek, 5 sierpnia 2019. Rowerki już mam wystawione, kawa się robi po mojej prawej. Jeszcze nie byłem w łazience, się nie oguliłem, przepraszam. Jakieś komarzyca mnie ugryzła, swędzi mnie. Tyle z przygód rannych. Hello, hello, witamy na trasie. Troszkę lepiej poczuły się moje nóżki i postanowiliśmy dzisiaj jechać sobie do Rowów. Jakieś 19 km w jedną stronę. Pewnie zrobimy więcej, bo pobłądzimy. Bo chcemy trochę niezbadanym terenem jechać. A nawigacja pokazuje nam ulicą 19. Ale to i dobrze. To jest z powrotem, jak zrobimy tak z 50, będzie dobrze. Poćwiczą sobie nóżki trochę. Niech ćwiczą. Dobra. Pogoda jest jaka jest, słońca nie ma, zimno w miarę nie jest, jest dobrze na rower. Jedziemy szlakiem rowerowym, którym mieliśmy przyjechać z Rowów do Ustki. I jedziemy z Ustki do Rowów tym szlakiem. No i z drugą stronę wyszło. Dotarliśmy do Orzechowskiej Wydmy. Jedziemy zobaczyć, co tam jest. Tutaj mamy Orzechowskie Wydmy. Według informacji przeczytanej na tablicy w średniowieczu ludzie powycinali las nadbrzeżny. No i wiatr naniósł wydmy, które zablokowały rzeczkę, odpływ rzeczki do Morza Orzechówki. I wtedy się okazało, że się zrobiło rozlewisko, a potem jezioro, które niestety było nie na rękę ludziom, ponieważ zalało łąki pola. W związku z tym rycerze postanowili i zawołali ludność, która przekopała dużym kosztem i dużym wysiłkiem. Przekop spowodował, że jezioro zniknęło, tam zostało tylko małe jeziorko, gdzie łowiono ryby. To zrobiliśmy sobie pętelkę i teraz wyjeżdżamy w lewo do Rowów, do miejscowości Rowy. Może tak, nie że wpadniemy do Rowu, tylko do miejscowości Rowy jedziemy. No cóż, różne zachowania na drodze można napotkać. Proszę bardzo, jakie fajne miejsce. Stacyjka rowerowa. Białe rowery u góry, biały rower na dole. Gosia zwinęła rower. Jest lustereczko, którym mogę się przejrzeć. Strasznie się z Gosią zmęczyliśmy, musieliśmy sobie w Wytowie posiedzieć. Po 6 km jesteśmy tak padnięci, właściwie 9, bo jeszcze zrobiliśmy pętlę wokół Orzechowa, Orzechówka? Orzechówka. Orzechowa. Może Orzechowa, nie pamiętam. Nie pamiętamy, a przed chwilą tam byliśmy, nie? No bo rzeka jest Orzechówka, tak. No, ale to nie wiem, nieważne. Jesteśmy na wakacjach. Gosia znalazła lusterko i proszę. Można jechać dalej. Oczywiście standardowo pobłądziliśmy. Gosia dzisiaj jest fotografem. A tam jezioro. Garbi. Jesteśmy w Słowińskim Parku Narodowym. O właśnie.
wały przeciwpowodziowe. Jeziora, wokół jeziora. Tutaj mamy takie drogowskazy. Gosia jest bardzo głodna i dlatego o rowach wspomina. I do rowów jest 3,6 w tym kierunku. A Gosia jest na mostku. Zamówiliśmy sobie takie deserki lodowe i kawy mrożone. A ten jest toffee, a ten jest czekoladowy. Czekoladowy, tak. No to wcinamy. To będzie dla ciebie. Picha. To jest to. Rowy. Gosia już pojedzona. Całą pizzę zjadła. Nawet się pochwaliła, że zjadła. Naprawdę głodna była. No. Jaka zwinna. Ale poszła. To wyjeżdżamy sobie z rowów powoli. Trafiliśmy na czerwony szlak. Szlak pieszy. Jedziemy wzdłuż plaży, która znajduje się po tamtej stronie. A my ciągniemy do Ustki. Na razie słoneczko jest, jest cieplutko. Jest fajnie. Gosia idzie się wykąpać. Skoczy z klifu. O nie. Gosia, nie rób tego. My cię bardzo prosimy. Nie, nie, nie. Stój. Akysz, zawróć. Zawróć. O, właśnie. O, to, do rowerku, tak. I pojedziemy sobie dalej. A podejdź w stronę morza. Teraz trzeba będzie go się przetrzepać. Las podświetlony przez słoneczko.
Jadę drogą świętego Jakuba do Santiago de Compostela prowadzącą. Dojeżdżamy do pola namiotowego. I wyjeżdżamy powoli z kempingu. Kemping morski. Kończymy już dzisiaj naszą przygodę. Wylądowaliśmy w Słupsku na dworcu. Stąd będziemy jechać do Gdyni. W Gdyni przesiadka i potem do Bydgoszczy. A tu stoi nasz pociąg, który mamy jechać, ale jeszcze na razie jest zamknięty. Jesteśmy w Bydgoszczy.